1 stycznia 2021 będziemy zarządzać 4 placówkami. Kończy się powoli przekształcanie domu dziecka w Małej Cerkwicy w 2 placówki. Justyna Sitarska, witam w telewizji regionalnej Krajna TV i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń ostatnich 2 miesięcy w powiecie sępoleńskim. Dzisiaj powiemy o nowym funkcjonowaniu domu dziecka w Małej Cerkwicy, ale oprócz tego w programie będziemy jeszcze mówić. O projekcie PCPR-u wspierającym domy dziecka. O wyremontowanej drodze w Lutowie. O tablicach upamiętniających patronów szpitala. Od 2021 roku żadna placówka opiekuńczo-wychowawcza nie może mieć więcej niż 14 wychowanków. W związku z tym w Więcborku już niemal 2 lata funkcjonują 2 zupełnie nowe domy dziecka, oddane do użytku pod koniec 2018 roku. Ponieważ 2021 rok zbliża się wielkimi krokami, postanowiliśmy sprawdzić, jak będą wyglądały czternastki w Małej Cerkwicy. Nasze starania miały miejsce już od jakiegoś czasu. Decyzję o podziale 2 na 2 czternastoosobowe placówki podjął zarząd powiatu. Udało nam się dojść do wspólnych ustaleń, jak ma to wyglądać i poczyniliśmy oczywiście starania ku temu, aby złożyć dokumenty u wojewody kujawsko-pomorskiego w celu przeprowadzenia kontroli i zaakceptowania pomysłu, aby w jednym budynku powstały 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze właśnie w Małej Cerkwicy. Pozwala na to oczywiście zapis właśnie z ustawy artykuł 106, który jasno określa, kiedy może powstać, czy kiedy mogą powstać 2 placówki w jednym budynku. Pierwszą rzecz, którą musieliśmy zrobić, to przekształcić placówkę czy budynek jednorodzinny w wielorodzinny i dzięki temu wojewoda, mamy taką bynajmniej nadzieję, nie będzie miał nic ku temu, aby zatwierdzić nasz pomysł. Czy to przekształcanie budynków wielorodzinny oznaczało także jakieś prace remontowo-budowlane? Tak, oczywiście. Z uwagi na to, że przepisy stanowią jasno, kiedy taki budynek wielorodzinny może funkcjonować. Wtedy i tylko wtedy, kiedy są jakby odrębne wejścia do każdej jednostki, która w danym budynku się znajduje. Tak też będzie u nas, a mianowicie będą 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze, czyli dom dla dzieci numer 3, dom dla dzieci numer 4 oraz będzie też, już właściwie jest, pomieszczenie czy gabinet psychologiczno-pedagogiczny, gdzie wejście też będzie jakby z klatki schodowej, będą panie miały tam również, już mają zaplecze socjalne, w związku z powyższym jakby spełniamy wszystkie normy związane z ustawą, która nakazuje właśnie tworzenie takich jednostek. Dobrze. Panie dyrektor, jeśli mnie pamięć nie myli, to lada moment miną 2 lata od oddania do użytku tych 2 domów dziecka numer 1 i numer 2 w Więcborku. Wiem skądinąd i to nie jest żadna tajemnica, że były też takie plany w stosunku do Małej Cerkwicy, żeby też takie drugie 2 domy dziecka wybudować. No nie udało się. No cóż mam powiedzieć, z przykrością stwierdzam, że się nie udało. No nie było na to jakby środków zewnętrznych. To jest bardzo duża inwestycja, która wymaga dużych środków ze strony powiatu, tak? Dla przypomnienia, utworzenie 2 nowych domów w Więcborku to koszt 3 miliony złotych. Ten pomysł byłby jakby sfinalizowany u nas w Małej Cerkwicy, wydatkowanie 3 milionów przez nasz powiat raczej nierealne. Natomiast jakby pomysł upadł, tworzymy teraz coś, co będzie fajne dla dzieci. Mam nadzieję, że spełnimy wszystkie oczekiwania dzieciaków, jak również i pracowników, którzy tutaj pracują. Czynimy jakby wszelkie starania, aby dom był
czy domy, bo nazwijmy to tak, domy były piękne i myślę, że nam się to pomalutku udaje. I pani dyrektor, jeszcze na koniec chciałem zapytać o to właśnie upiększanie tych domów, o wyposażanie w sprzęt, bo sam remont to nie wszystko, tak powiedzmy. Czy to prawda, że szczególnie teraz w okresie tej pandemii, ale chyba nie tylko, uzyskaliście ogromne wsparcie, powiedzmy rzeczowe i takie, nie wiem, w postaci rąk do pracy, zarówno tutaj z powiatu sępoleńskiego, jak i właściwie z całej Polski? No tak, jest to ogromne wsparcie, my to czujemy, doświadczamy tego naocznie, doświadczamy tego na naszych kontach placówkowych. Pozyskaliśmy środki od darczyńców, na przykład z Agencji Rozwoju z Warszawy, już wpłynęły na nasze konto 10 tysięcy złotych, właśnie jakby przypisane doposażeniu naszych aneksów kuchennych, naszych kuchni. Dostaliśmy również darowiznę w postaci sprzętu z Electroluxa, który też już jest zamontowany i już służy dzieciakom. Należy też wspomnieć również o firmie z Lublina, która zdeklarowała się, że zafunduje nam kuchnię. To też jest wartość około 10 tysięcy. I co najważniejsze, należy wspomnieć również o naszych mieszkańcach naszego powiatu. Jest to firma Mrówka, która nas też wyposażyła w farby. Jest to firma Standwood, która też podarowała nam farby z Sępólna. Ale też również na przykład firma pana Piotra Grzeszczaka, jest to firma produkująca kuchnie, które przyszli do nas i w ramach takiej naszej współpracy i dobrego serducha złożyli nam te kuchnie. To poświęcili 2 dni na to bez żadnej gratyfikacji finansowej, bo stwierdzili, że dzieciakom po prostu warto pomagać. Także fajnie, no cieszymy się niezmiernie. To są konkretne już pieniądze, które musielibyśmy wydatkować z naszego budżetu, uszczuplając inne nasze wydatki, a tak jakby spełniamy i realizujemy budżet osobno i zabezpieczamy w to wszystko, co jest konieczne. Natomiast to, co przychodzi z zewnątrz, to jest wszystko na plus dla nas. Dobrze, pani dyrektor, jeszcze ostatnia rzecz, bo żeby już było wszystko jasne. Ustawa zaczyna obowiązywać za 2,5 miesiąca, od 1 stycznia. Czy oprócz położenia tej wykładziny u góry, którą przed chwilą widzieliśmy, została już tylko papierologia, uchwały, pieczątki i podpisy wojewody? Dobrze, że pan redaktor wspomniał również o tej wykładzinie, bo też powiem tak, umknęło mi, tak? Naszą wykładzinę do gabinetu psychologa i pedagoga również ufundował nam pan Ksobiak, gdzie w tym momencie oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy i panu Ksobiakowi, jak również wszystkim innym naszym darczyńcom. Natomiast co do dokumentów, no papierologii oczywiście całe mnóstwo, no tego nie obejdziemy, tak? Mam nadzieję, że już teraz na październikowej sesji państwo radni jakby zaakceptują nasze zmiany. To nie koniec tematów dotyczących domów dziecka. W związku z pandemią koronawirusa dyrekcja placówek we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pozyskały m.in. sprzęt komputerowy dla placówek i dla rodzinnego domu dziecka w Wąwelnie. Tak, realizujemy projekt pod nazwą Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Jest to projekt finansowany ze środków unijnych. Liderem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, natomiast partnerami jest wojewoda kujawsko-pomorski oraz samorząd, w naszym przypadku powiat sępoleński. Faktycznie otrzymaliśmy tutaj środki na zakup sprzętu, bo jak gdyby ideą tego projektu jest przede wszystkim to, żeby dzieci w okresie pandemii miały sprzęt komputerowy, które mogą wykorzystać do nauki zdalnej. I tutaj w tym momencie muszę powiedzieć, że udało nam się kupić 119 komputerów z tych środków, do tego słuchawek. Kupiliśmy również sprzęt dla placówek opiekuńczo-wychowawczych. Były to 7 telewizorów, 4 sprzęty wielofunkcyjne oraz 1 sprzęt audiowizualny. Ponadto też zakupiliśmy środki ochrony osobistej, czyli maseczki, rękawiczki oraz płyny dezynfekcyjne. Teraz w tym momencie
wydajemy już ten sprzęt. Praktycznie placówki z naszego terenu już otrzymały, natomiast przystępujemy też do przekazywania rodzinom zastępczych tych komputerów. Czy to prawda, że w placówce opiekuńczo-wychowawczej pojawiły się też izolatoria, miejsca takie do kwarantanny? Tak. Wyposażyliśmy 3 takie miejsca. 2 w domach dla dzieci w Innsborgu, 1 w rodzinnym domu dziecka w Wąwalnie. Zakupiliśmy tam sprzęt, to znaczy się meble. Gdyby była taka sytuacja, że dzieci muszą być odizolowane od reszty, to po prostu tam mogą wtedy przebywać. Pani dyrektor, 119 laptopów plus ten cały sprzęt, o którym pani mówi, telewizory i tak dalej, no strasznie dużo. No tak, jest tego dużo, ale też mamy dużo dzieci i w rodzinach zastępczych, i w placówkach. A ideą tego projektu jest to, żeby każde dziecko taki sprzęt posiadało. Dlatego zgodnie z potrzebami zakupiliśmy 119, żeby każda osoba, która chce z tego skorzystać, bo to polega na tym, że będzie to umowa użyczenie na 5 lat tego sprzętu, żeby po prostu mogła z tego skorzystać i żeby faktycznie dzieci miały w razie czego, jak przejdą na tą naukę zdalną, możliwość uczenia się w domu. Nowe chodniki, przejścia dla pieszych, informacje o prędkości, nowa nawierzchnia. Tak zmieniło się centrum Lutowa po zakończeniu prac remontowych na drodze biegnącej przez wieś. Inwestycja jest pierwszą realizowaną przez Starostwo Powiatowe z wykorzystaniem środków finansowych Funduszu Dróg Samorządowych, ale wszyscy mają nadzieję, że nie ostatnią. Tak, to jest nasza pierwsza droga i mam nadzieję, że nie ostatnia w ramach tutaj Funduszu Dróg Samorządowych. Jest to odcinek nieduży, ale przechodzący przez centrum sołectwa Lutowo w kierunku Lipka. Jest to droga powiatowa współfinansowana w 50% z Funduszu Dróg Samorządowych, ale także jest też dofinansowanie z gminy Sępólno-Krajeńskie. Łączne zadanie to około 1,5 miliona na tym odcinku wyremontowanym, na którym stoimy tutaj i co widać gołym okiem. Natomiast jeszcze jest oprócz tego, że tak jak powiedziałem, kwota 300 parę tysięcy jest po stronie gminy Sępólno i po stronie powiatu sępolińskiego. Panie starosto, kiedy patrzymy na tą drogę, te bardzo widoczne biało-czerwone przejścia dla pieszych, pięknie wyregulowane pobocza, te nazwijmy to łapacze prędkości, no chciałoby się, żeby wszystkie drogi w powiecie tak wyglądały. Oczywiście, że tak. Zapoczątkował pan dyrektor, remontując drogi po nawałnicy w 2017 roku w kierunku Wałdowa-Włościbórz i to, że tak powiem, spowodowało, że kierowcy widząc te minki, jak my to mówimy, pozytywny oddźwięk, bo od razu duszą na hamulec i ta prędkość jest jak gdyby dopasowana do tego, co tam widać na tej wizerunkowej, że tak powiem, sygnalizacji. I staramy się tutaj już, myślę, że to jest zresztą wniosek i też nie mieszkańców, tak, bo oni widzą sami to, że to bezpieczeństwo przez to jest to zwiększone, ale też i radni i samorządowcy również na swoich drogach takie miejsca, w takich miejscach newralgicznych, gdzie będziemy w ogóle w centrum, tak, czy takich odcinkach, gdzie wiemy, że kierowcy szaleją, chcemy tego typu oznakowanie wprowadzać. Oczywiście w zależności od tego, jak te środki będą dysponowane przez powiat. Natomiast myślę, że to jest pozytywny krok w kierunku bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu sępolińskiego. 9 miejsce w Polsce pod względem inwestycji, 8 w Polsce według Związku Powiatów Polskich. Powiat sępoleński po raz kolejny został sklasyfikowany w ścisłej krajowej czołówce w 2 niezależnych od siebie rankingach. Tak jak już w ubiegłym roku po raz pierwszy byliśmy w rankingu inwestycji przeliczeniu na jednego mieszkańca na 9 miejscu, to w tym roku też jesteśmy na 9 miejscu, także dostaliśmy tą informację. Przepraszam, w kraju, powiedzmy, że w kraju. W kraju, jeśli chodzi o powiaty, w kategorii powiaty, tak, w skali kraju, także jest to jakiś taki miły akcent, oczywiście to jest, nie robimy dla rankingu te wszystkie zadania i inwestycje, jest to dla mieszkańców, bo głównie tu chodzi o mieszkańców, a jeśli chodzi o drogi, no to już w ogóle to ta kwestia bezpieczeństwa jest tutaj na nas najważniejsza.
miły akcent, no, ale nie możemy patrzeć tylko na rankingi, na to, co jest do zrobienia, do realizowania. Oczywiście chciałoby się więcej tych inwestycji przeprowadzać, natomiast to wszystko zależy od środków finansowych. Na pewno nie spoczniemy na laurach, będziemy szukali oczywiście mimo trudności finansowych programu naprawczego, w jakim jesteśmy i przez COVID nie będziemy po prostu tutaj patrzeć na to i będziemy szukali też dalszych inwestycji. Przygotowujemy się do następnych tutaj dróg, które chcemy wyremontować w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Tu głównie chodzi o Nowy Dwór w gminie Więcbork i w gminie Kamień Kreński, odcinek Jerzmionki, Zamarte Jerzmionki. Dokumentacja jest już w trakcie realizowana i chcemy też składać tutaj, żeby uzyskać dofinansowanie i następne jakieś tam odcinki dróg, żeby były bezpieczne, żeby można było się bezpiecznie po nich poruszać. Na początku września doszło do miłej uroczystości w Szpitalu Powiatowym w Więcborku. Na prośbę i wniosek rodziny w szpitalu pojawiły się tablice upamiętniające doktora Adama Gacę i doktora Józefa Łaskiego, czyli patronów więcborskiej lecznicy. Dziękuję w imieniu rodziny państwa Gaców i dziękuję również w imieniu mojej własnej rodziny. Dziękuję państwu za umożliwienie wzięcia udziału osobistego w tego rodzaju uroczystości, bo ona świadczy o pamięci o moim ojcu, jak również doktorze Gacy, którzy byli, można byłoby powiedzieć, i duchem, i ciałem związani i z miastem, i powiatem, a także tym miejscem, przed którym w tej chwili stoimy. Raz jeszcze, dziękując wszystkim zebranym, pragnę z całego serca wyrazić swoją wdzięczność za możliwość odsłonięcia tablicy poświęconej obydwu lekarzom. Dziękuję serdecznie. Jesteśmy dzisiaj tutaj razem wspólnie. Za to serdecznie dziękuję, szczególnie rodzinie pana doktora Adama Gacy i Józefa Łaskiego, bo to jest ich inicjatywa. Dzięki waszej inicjatywie, za którą jeszcze raz serdecznie dziękuję w imieniu własnym i też osób tutaj, które są związane ze szpitalem, z samorządem i osoby, które są zaproszone. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za to, że doszło do tego spotkania, że ta inicjatywa, się wspaniała inicjatywa urodziła i możemy dzisiaj się tutaj spotkać i dokonać. I na koniec jeszcze kilka słów o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w naszym powiecie. Na początku wakacji wydawało się, że w szkołach powiatu sępoleńskiego rekrutacja w tym roku będzie słabiutka. Tymczasem okazuje się, że jest nawet nieco lepiej niż przed rokiem. No ja przyznaję szczerze, że nawet jest bardzo dobrze. Zauważamy ewidentny jakby wzrost i zainteresowanie uczniów kształceniem w szkołach zawodowych. Zarówno w technikach, jak i w szkołach branżowych wygląda ten nabór bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o licea, no to w liceum więcborskim wygląda to troszeczkę lepiej niż w liceum sępoleńskim. Natomiast odsetek uczniów, którzy w ogóle zostali u nas w powiecie sępoleńskim, mówimy o uczniach, którzy ukończyli ósme klasy, to jest około 62%, troszeczkę mniej niż w roku ubiegłym, bo w roku ubiegłym zostało u nas 66%, prawie 60%. W tym roku prawie 62%. Około tych 60% tak to w ostatnich latach wyglądało, że uczniowie po klasach ósmych zostawali w szkołach prowadzonych przez powiat sępoleński. Wspomniała pani o tym, że ten nabór do szkół zawodowych jest duży. Ta tendencja zdaje się potwierdzać także z zeszłego roku. Czy wiadomo dlaczego? Podejrzewam, że no młodzież jednak najbardziej chciałaby jakoś się usamodzielnić, mieć ten zawód, a potem ewentualnie podjąć decyzję, czy kształcenie
dalsze, czy matura, czy wyższe studia, to jakby późniejszy etap. Na ten moment widzimy zdecydowanie, zwłaszcza grupę chłopców, czy pomału naszych mężczyzn młodych, którzy faktycznie wybierają kształcenie zawodowe, no i potem obierają dalszą ścieżkę. Albo faktycznie studia, i tu już bardziej techniczne niż humanistyczne, o czym już pewnie sama kwestia wyboru technikum świadczy. No, mniejszy odsetek, tak jak już wcześniej wspomniałam, zdecydowany do szkół ogólnokształcących. Dobrze, panie dyrektor, to w takim, bo przecież w technikum też można zrobić maturę, jak i w liceum, więc czy wiemy już coś na temat tegorocznych matur, bo one też były i trochę później przyszły wyniki. No właśnie, jak wyglądały wyniki matur, czy coś już możemy na ten temat powiedzieć w powiecie sępoleńskim? Tak, jak najbardziej, jeżeli chodzi o wyniki matur, możemy powiedzieć tyle, na ile mówi nam informacja zasięgnięta z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Są to statystyki po egzaminie maturalnym podstawowym, ponieważ te wszystkie poprawki, które niektórzy no niestety będą musieli się do nich przymierzyć, będą w miesiącu wrześniu. Musimy też zwrócić uwagę, tak jak pan redaktor wspomniał, że matury w tym roku to miesiąc czerwiec, nie miesiąc maj, właśnie ze względu na COVID. A jeżeli chodzi o malutkie szczegóły na temat matur, oczywiście jeszcze bez tych egzaminów poprawkowych, to jeżeli chodzi o zdawalność oczywiście, to możemy powiedzieć, że tutaj ewidentnie dużo lepiej plasują się licea ogólnokształcące. Na pierwszym miejscu jest liceum ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim ze 100% zdawalnością z 4 przedmiotów. W 3 przedmiotach jest taka 100% zdawalność. Jeżeli chodzi o liceum ogólnokształcące w Więcborku, to z 4 przedmiotów w jednym przedmiocie jest 100% zdawalność, pozostałe przedmioty troszeczkę gorzej. Natomiast jeżeli chodzi o szkoły zawodowe, to nieco lepiej tutaj plasuje się Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku i potem Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim. I tym razem to wszystko, co przygotowaliśmy w podsumowaniu najważniejszych ostatnich wydarzeń w powiecie sępoleńskim. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych programach na antenie telewizji regionalnej Kraina TV.